Gustaw Herling-Grudziński. Inny świat. Część pierwsza. Witebsk, Leningrad, Wołogda. Lato w Witebsku dobiegało końca. Po południu słońce prażyło jeszcze przez chwilę bruk dziedzińca dzie więziennego i kończyło swój bieg za czerwoną ścianą sąsiedniego bloku. Z podwórza dochodziły kroki więźniów, wystukujące miarowo drogę do łaźni. I słowa komend rosyjskich pomieszane z dźwiękiem kluczy. Dyżurny na korytarzu podśpiewywał, składał co parę minut gazetę i, nie śpiesząc się zbytnio, podchodził do okrągłego okienka w drzwiach. Dwieście par oczu odrywało się jak nadany znak od sufitu i zbiegało się w małej soczewce Judasza. Spod ceratowego daszka spoglądało ku nam ogromne oko. I objąwszy wahadłowym ruchem celę, znikało za opuszczoną zastawką z blachy. Trzy uderzenia butem w drzwi oznaczały przygotujcie się do kolacji. Półnadze podnosiliśmy się z cementowej podłogi. Sygnał do kolacji kończył również naszą popołudniową drzemkę. Czekając z glinianymi miskami na gorącą ciecz wieczorną, odlewaliśmy przy okazji do wysokiego kibla żółtawą ciecz z obiadu. Strumienie moczu z sześciu lub ośmiu otworów spotykały się, zatoczywszy łuk, jak w fontannie, pośrodku kibla i wkręcały się wirującymi lejami do dna, podnosząc poziom piany u ścian. Przed zapięciem rozporków przyglądaliśmy się jeszcze przez chwilę wygolonym rozkroczom. Wyglądały dziwnie, jak przygięte wichrem drzewa na jałowych zboczach polnych. Gdybym mnie ktoś zapytał, co jeszcze robiliśmy w sowieckich więzieniach, niewiele umiałbym dodać. To prawda, że ledwie umilkła u drzwi kołatka poranna, zwiastująca pobudkę, a do celi wjeżdżał kocioł gorącego odwaru z ziela i korzyść z innymi racjami chleba. Nasza skłonność do rozmów osiągała punkt szczytowy. Chcieliśmy przegadać chleb do obiadu. Katolicy zbierali się wokół asytycznego księdza. Żydzi obsiadali opodal rabina wojskowego o rybich ślepiach i fałdach skóry zwisających z dawnego brzucha. Ludzie prości opowiadali sobie sny i wspominali dawne życie, a ludzie inteligentni zbierali niedopałki na wspólnego papierosa. Wystarczyły jednak dwa uderzenia butem w drzwi, aby wszystko, co żywe, ruszało w skupionym milczeniu. Pod wodzą swoich przewodników duchowych do kotła zupy na korytarzu. Od chwili gdy w naszej celi zjawił się maleńki, czarny Jewry z Grodna i obwieściwszy nam, że Niemcy wzięli Paryż, zapłakał gorzko. Ustał na barłogach szept patriotyczny i skończyły się rozmowy polityczne. W strumieniu omijającego nas życia płynęliśmy jak martwy skrzep gubiącemu coraz słabiej sercu wolnego świata. Pod wieczór powietrze stawało się chłodniejsze, a na niebie pojawiały się wełniste obłoki i żeglowały wolno przed siebie. Zapalając po drodze pierwsze gwiazdy. Rdzawy mur naprzeciwko okna wybuchał na chwilę rudem płomieniem, po czym gasł gwałtownie, dosięgnięty skrzydłem zmierzchu. Nadchodziła noc, a wraz z nią oddech dla płuc, odpoczynek dla oczu i wilgotny dotyk chłodu dla spieczonych warg. Przed samym apelem w celi zapalało się światło. Od tego nagłego przejaśnienia niebo za oknem pogrążało się w mroku aby chwilę potem zapłonąć znowu migotliwą jasnością. To narożne wieżyczki patrolowały noc, krzyżującymi się cięciami reflektorów. Zanim jeszcze upadł Paryż, o tej właśnie porze, zjawiała się zazwyczaj na małym odcinku ulicy, który widać było z okien naszej celi, wysoka kobieta w chustce na głowie i przystanąwszy pod latarnią naprzeciwko muru więziennego, zapalała papierosa. Zdarzyło się parę razy, że płonącą zapałkę podniosła do góry jak żagiew i znieruchomiała na chwilę w tej niepojętej pozie. Osądziliśmy, że ma to oznaczać nadzieję. Po upadku Paryża ulica opustoszała na dwa miesiące. Dopiero w drugiej połowie sierpnia, gdy lato w Witebsku zbliżało się ku końcowi, nieznajoma zbudziła nas z drzemki szybkim tupotem nóg, ludniących w ciszy obróg ulicy. Zatrzymała się pod latarnią i zapaliwszy papierosa, zgasiła zapałkę zygzakowatym ruchem ręki. Pogoda była bezwietrzna, podobnym do skoków przekładni w kołach lokomotywy. Zgodziliśmy się wszyscy, że ma to oznaczać transport. Z transportem nie spieszono się jednak i przez następne dwa miesiące, dopiero pod koniec października, z celi, liczącej 200 osób, wywołano 50 więźniów na odczytanie wyroków. Szedłem do kancelarii obojętnie, bez śladów podniecenia. Śledztwo w mojej sprawie skończyło się już dawniej, w więzieniu grodzieńskim. Nie zachowałem się na nim wzorowo, o nie. I do dziś jeszcze podziwiam szczerze moich więziennych znajomych, którzy mieli odwagę prowadzić z sowieckimi sędziami śledczymi winezyjską szermierkę dialektyczną, pełną celnych ukłuć i błyskawicznych ripost. Odpowiadałem na pytania krótko i wprost. Nie czekając, aż rozgorączkowana wyobraźnia heroiczna podsunie mi na schodach, w drodze powrotnej do celi, dumne wersety z katechizmu męczeństwa polskiego. Jedyne, czego pragnąłem, to spać, spać i jeszcze raz spać. Nie umiem fizycznie opanować dwóch rzeczy przerwanego snu i pełnego pęcherza. Obie groziły mi jednocześnie, gdy przebudzony wśród nocy Siadałem na twardym stołku naprzeciwko sędziego śledczego, zwróciwszy twarz prosto w kierunku żarówki o niesamowitej mocy. Pierwsza hipoteza oskarżenia opierała się na dwóch dowodach rzeczowych. Wysokie buty z cholewami, w których młodsza siostra wyprawiła mnie po klęsce wrześniowej w świat, miały świadczyć, że jestem majorem wojsk polskich. A pierwsza część nazwiska w brzmieniu rosyjskim. Gerling kojarzyła mnie niespodzianie z pewnym marszałkiem lotnictwa niemieckiego. Logiczna konkluzja brzmiała jest oficerem polskim na usługach wrogiego wywiadu niemieckiego. Jaskrawe niedokładności w obu przesłankach pozwoliły nam jednak stosunkowo szybko uporać się z tym ciężkim zarzutem. Pozostał bezsporny fakt usiłowałem przekroczyć granicę państwową Związku Sowieckiego i Litwy. Po cóż to, jeśli można wiedzieć, żeby się bić z Niemcami? A czy wiadomo mi, że Związek Sowiecki zawarł pakt przyjaźni z Niemcami? Tak, ale wiadomo mi również, że Związek Sowiecki nie wypowiedział wojny Anglii i Francji. To nie ma znaczenia. Jak brzmi ostatecznie akt oskarżenia? Zamierzał przekroczyć granicę sowiecko-litewską, aby prowadzić walkę ze Związkiem Sowieckim. Czy nie można by słów ze Związkiem Sowieckim zamienić na słowa z Niemcami? Uderzenie otwartą dłonią na odlew otrzeźwiło mnie z miejsca. To wychodzi na jedno. Pocieszył mnie sędzia śledczy, gdy podpisywałem przedłożony dokument. W celi, do której skierowano mnie po odczytaniu wyroku, pięć lat, w bocznym skrzydle więzienia Witebskiego zetknąłem się po raz pierwszy z więźniami rosyjskimi. Na drewnianych pryczach leżało kilkunastu chłopców w wieku od lat 14 do 16 a pod samym oknem, z którego widać było już tylko skrawek ciężkiego ołowianego nieba, siedział mały człowieczek o zaczerwienionych oczach i haczykowatym nosie, gryząc w milczeniu suchar czarnego chleba. Deszcz zacinał już od paru dni. Jesień zawisła nad witebskim rybim pęcherzem, który posikiwał strugami brudnej wody z wylotu rynny nad koszem, osłaniającym dolną połowę krat i widok na dziedziniec więzienny. Małoletni przestępcy na są plagą więzień sowieckich, ale nie spotyka ich się prawie nigdy w obozach pracy. Nienaturalnie ożywieni, wiecznie czegoś szukający na cudzych pryczach i we własnych rozporkach, oddają się z zamiłowaniem dwóm wielkim namiętnościom – kradzieży i onanizmowi. Prawie wszyscy albo nie znają w ogóle rodziców, albo nie wiedzą nic o ich istnieniu. Na olbrzymich obszarach państwa policyjnego prowadzą z zadziwiającą swobodą typowe życie bies prizornych. podróżując na gapę pociągami towarowymi z miasta do miasta, z osiedla do osiedla. Żyją z kradzieży towarów ze składów państwowych i nierzadko karadną z powrotem to, co przed chwilą sprzedali, szantażując nieostrożnych nabywców groźbą do nosu. Sypiają na dworcach kolejowych, w parkach miejskich, w remizach tramwajowych. Za jedyny majątek mają czasem tylko małe zawiniątko przewiązane rzemiennym paskiem. Dopiero później przekonałem się, że jest tworzą obok urków, przestępców politycznych, najgroźniejszą mafią półlegalną w Rosji, która zorganizowana jest na wzór lóż masońskich. Jeżeli istnieje w Związku Sowieckim coś w rodzaju szczątkowego czarnego rynku, to tylko dzięki tym młodym oberwańcom. Myszkującym niespokojnie w tłumie, oblegającym spiec torgi, skradającym się o zmierzchu ku spisz zboża i składom węgla. Władze sowieckie przyglądają się temu przez palce, uważając biesprizornych za jedynych prolesów, nieobciążonych dziedzicznie grzechem pierworotnym kontrrewolucji, za masę plastyczną, z której można wszystko ulepić to też młodzi chłopcy nauczyli się szybko uważać więzienie za coś w rodzaju kolonii letnich i bez większego sprzeciwu korzystając z tego okresu wytchnienia po wyczerpującym życiu na wolności. Do naszej celi w Witebsku przychodził czasem wospistatiel o ewangelicznej twarzy, półowej czuprynie i niebieskich oczach. I głosem przypominającym łagodny szept w konwesjonale wzywał gromadę prizornych na naukę riebata poizjom niemnoszko poucić się. Uszy puchły, gdy riebata wracali z kursu. Najuchydniejsze wyzwiska i przekleństwa przeplatały się z frazesami politgramoty Skłębowisk młodych ciał wybiegały ku nam nieustanne oskarżenia o trockizm, nacjonalizm i kontrrewolucję, zapewnienia, że towarzysz Stalin dobrze zrobił zamykając was w więzieniu, a sowiecka władza zawojuje wkrótce cały świat. Wszystko to powtarzane z okrutnym, sadystycznym uporem, tak typowym dla każdej bezdomnej młodości. Nieco później, w obozie, spotkałem osiemnastoletniego chłopca, który pełnił funkcję naczelnika kawecze, kulturno-wospitacjelnaya-czast. Tylko z tego tytułu, że niegdyś jako pies pryzorny uczęszczał na kursy pedagogiczne w więzieniu. Mój sąsiad pod oknem przyglądał mi się pierwszego dnia podejrzliwie, żując bez przerwy skórki czerstwego chleba, po które sięgał do dużego worka służącego mu na pryczy za poduszkę. Był jedynym człowiekiem w celi, do którego miałem ochotę przemówić. Często w więzieniach sowieckich spotyka się ludzi z piętnem tragedii odciśniętym na twarzach. Wąskie usta, krogulczy nos, łzawiące jak od garści piasku oczy, urywane westchnienia i kurze łapki zanurzające się co pewien czas w worku. Mogły znaczyć wszystko albo nic. Szedł do ustępu, drobiąc małymi kroczkami, a gdy przychodziła na niego wreszcie kolej, rozkraczał się niezdarnie nad dziurą, spuszczając spodnie, unosił ostrożnie do góry długą koszulę i prawie stojąc, wzdymał się i czerwieniał od nadmiernego wysiłku. Wypędzono go zawsze z ustępu ostatniego, ale jeszcze na korytarzu zapinał spodnie, uskakując śmiesznie w bok przed poszturchiwaniami strażnika. Po powrocie do celi kładł się natychmiast na pryczy i dyszał ciężko, a jego stara twarz przypominała zasuszoną figę. – Polak? – zapytał wreszcie któregoś wieczoru. Skinąłem głową. – Jestem ciekawy, czy w Polsce – zaskrzyczał gniewnie – mój syn mógłby być kapitanem w wojsku. – Nie wiem – odpowiedziałem. – Za co pan siedzi? – To nie jest ważne. Ja mogę zgnić w kryminale, ale mój syn jest kapitanem w lotnictwie. Po apelu wieczornym opowiedział mi swoją historię. Leżąc obok siebie rozmawialiśmy szeptem, żeby nie przebudzić naszych niespryzornych. Stary Żyd był od kilkudziesięciu lat szewcem w Witebsku. Pamiętał rewolucję i wspominał z rozrzewnieniem wszystko, co przeżył od chwili jej wybuchu. Został skazany na pięć lat za to, że w artelu szewców sprzeciwił się używaniu skrawków skóry do zelowania nowych butów. To nie jest ważne, powtarzał w kółko. Rozumiecie przecież, że wszędzie są ludzie zazdrośni. Ja wykształciłem syna, ja z niego zrobiłem kapitana lotnictwa, to jakim się mogło podobać, że ja, stary Żyd, mam syna w lotnictwie. Ale on napisze podanie i mnie zwolnią przedterminowo. Czy to kto widział, żeby dawać taki chłam na nowe żelówki? Podniósł się na pryczy i upewniwszy się, że w jest prizorni śpią, rozprół w marynarce podszewkę pod rękawem i wyjął z podwady zmiętą, zmiętą fotografią. Spoglądał z niej na mnie człowiek w mundurze lotnika, o inteligentnej twarzy i zakrzywionym ostronosie. W parę minut potem jeden z bezprizornych zlazł z pryczy, odlał się do kibla przy drzwiach i zastukał w okienko. Na korytarzu zabrzęczały klucze, rozległo się przeciągłe ziewnięcie i o kamienną podłogę załomotały podkute buty. Czego? Zapytał raz oko Okowiu Daszu. Obywatelu dyżurny, dajcie zapalić. Mleko ssać ku Warknęło groźnie oko i zniknęło zablaszoną zastawką. Chłopiec przywarł obiema pięściami do drzwi i spinając się na palcach do ślepego okienka zawołał głośno Grażdin dieżurny ja imię k wam pros Teraz klucz zazgrzytał dwa razy w zamku i okute drzwi ustąpiły. Na progu stał młody strażnik w przekrzywionej na bok czapce z niebieskim dękiem i czerwonym otokiem. Gadaj. Nie mogę tutaj. Muszę na korytarz. Drzwi otworzyły się ze skrzypieniem szerzej, chłopiec wślizgnął się pod ręką opartą o klucz tkwiący w zamku na korytarz i wrócił po chwili do celi z zapalonym papierosem. Zaciągając się chciwymi haustami, spoglądał ku nam niespokojnie i kulił się jak młode szczenię, cofające się przed kopnięciem. Po kwadransie drzwi celi otworzyły się znowu, szeroko, dyżurny przestąpił energicznie próg i krzyknął ostro – wstawać, dowódca bloku, rewizja! Dowódca bloku rozpoczął rewizję od prizornych, a dyżurny nie odrywał tymczasem wzroku od dwóch szeregów więźniów stojących w postawie na baczność tyłem do prycz, a twarzami do siebie. Wprawne ręce przerzucały szybko sienniki prizornych, pogmerały w moim barłogu i zanurzyły się w worku starego Żyda. Zaraz potem usłyszałem szelest papieru, stłumiony lekko miętoszeniem waty. – Co to jest? Dolary? – Nie – Fotografia mojego syna, kapitana Armii Czerwonej, Natana Avramowicza Zykfelda. Za co siedzisz? Za szkodnictwo w rzemiośle. Szkodnik sowieckiego rzemiosła nie ma prawa przechowywać w celi fotografii oficera Armii Czerwonej. To jest mój syn. Milcz. Nie ma w więzieniu synów. Gdy wychodziłem z celi na etap, Stary szef kiwał się na pryczy, jak ogłupiała papuga na drążku, żując wraz ze skórkami chleba parę powtarzających się monotonnie słów. Szliśmy na dworzec późną godziną, przez opustoszałe już prawie miasto. Ulice wychłostane ulewą połyskiwały w czarnym świetle wieczoru, jak długie tafle miki. Powietrzem płynęła duszna fala ciepła, a dźwina, wezbrawszy gwałtownie, szumiała niespokojnie pod uginającymi się deskami mostu. W małych uliczkach miałem, nie wiadomo dlaczego, uczucie, że ze wszystkich okien biegną ku nam poprzez szpary w deskach, okiennic, ludzkie spojrzenia. Dopiero na głównej ulicy ruch ożywił się nieco, ale grupki przechodniów mijały nas w milczeniu, nie odwracając głów w naszą stronę, z oczami utkwionymi przed siebie lub w ziemię, z oczami, które widziały, nie patrząc. Pięć miesięcy temu przechodziliśmy przez te same ulice Witebska w upalny dzień czerwcowy, odgrodzeni od trotuaru stalową linką bagnetów. Dźwina wlokła się leniwie w wyschniętym łożysku, na chodnikach lepkich od żaru słonecznego szli energicznym krokiem zmęczeni przechodnie, rozmawiając z kompo i nie zatrzymując się ani na chwilę. Urzędnicy w czapkach z zadartymi do góry daszkami, robotnicy w kombinezonach skwierczących smarem z maszyn Chłopcy z tornistrami na plecach, żołnierze w wysokich butach śmierdzących łojem, kobiety w brzydkich perkalikowych sukienkach, ileżbym wówczas dał za to, żeby zobaczyć grupkę wesoło rozmawiających ludzi. Mijaliśmy domy o otwartych oknach, z których nie zwisały kolorowe kołdry. Zaglądaliśmy ukradkiem przez płoty na podwórza, na których nie suszyła się bielizna. Widzieliśmy zamknięty kościół z napisem antyreligijny Muzjej. Czytaliśmy slogany na transparentach przewieszonych w poprzek ulicy. Wpatrywaliśmy się w ogromną czerwoną gwiazdę na szczycie ratusza. Nie było to miasto smutku. Było to miasto, w którym nigdy nie gościła radość. W Leningradzie nasz etap podzielony został na dziesięcioosobowe partie, które w parominutowych odstępach czasu odjeżdżały z dworca czarnymi karetkami więziennymi do pieresyłki. Ciśnięty pomiędzy towarzyszy, niemal dusząc się w drewnianym pudle bez okien i wentylatorów, nie miałem sposobności obserwować miasta. Jedynie na zakrętach ulic pęd samochodu spychał mnie z ławeczki i na okamgnienie dostrzegałem przez szparę w budce szofera fragmenty gmachów, skwerów i tłumu ludzkiego. Dzień był mroźny, ale słoneczny. Spadł był już śnieg. Przyjechaliśmy do Leningradu w listopadzie 1940 roku. Na ulicach spotykało się pierwszych przechodniów w walonkach i futrzanych czapkach, uszankach. Kłapiące boki czapek opadały wprawdzie tylko na uszy i nie zasłaniały oczu, ale na wzór końskich okularów pozwalały patrzeć prosto przed siebie i nie rozpraszać uwagi na boki. Nasz transport przejechał ulicami miasta niezauważony, jak stado czarnych kruków kołujące w poszukiwaniu żeru nad zaśnieżonym polem. Starzy więźniowie opowiadali mi, że w Leningradzie siedziało w owym czasie około 40 tysięcy ludzi. Obliczenia te, dość jak sądzę prawdopodobne, oparte były głównie na żmudnym zestawianiu i porównywaniu faktów, poszlak i pokątnych relacji. I tak, na przykład, w słynnym więzieniu na Krestach, liczącym tysiąc jednoosobowych cel, przebywało średnio 30 więźniów w celi. Wiadomość o tym przynieśli więźniowie z Krestów którzy przed etapem do obozów spędzali zazwyczaj parę nocy w naszej pieresyłce. Własne siły obliczaliśmy na 10 tysięcy. W celi 37, zdolnej w normalnych warunkach pomieścić co najwyżej 20 osób, siedziało 70 więźniów. Jednym z najbardziej zdumiewających i zachwycających zjawisk w ubogim życiu umysłowym martwych domów jest wspaniale wyostrzona czujność obserwacji każdego doświadczonego więźnia. Nie było celi, w której bym nie spotkał choć jednego statystyka i badacza życia więziennego, pogrążonego dniem i nocą w rekonstruowaniu obrazu otaczającej go rzeczywistości z drobnej mozaiki napomknień, opowiadań, strzępów rozmowy zasłyszanej na korytarzu, strzępków gazety znalezionej w ustępie, zarządzeń administracyjnych, ruchów pojazdów na dziedzińcu, dźwięku zbliżających się i oddalających kroków przed bramą. W Leningradzie zetknąłem się po raz pierwszy z hipotezami na temat liczby więźniów, zesłańców i białych niewolników w Związku Sowieckim. W dyskusjach więziennych wahała się ona pomiędzy 18 a 25 milionami. Nasz etap natknął się na korytarzu na grupę więźniów zdążających ku drzwiom wyjściowym. Stanęliśmy w miejscu jak wryci, wstrzymywani bardziej impulsem strachu, Niż obawą przelotnego zajrzenia w obce twarze. Grupa idąca nam na spotkanie cofnęła się również w głąb korytarza. Staliśmy tak naprzeciwko siebie z opuszczonymi głowami. Dwa światy sprzęgnięte wspólnym losem, a przedzielone murem nieufności i lęku. Konwojenci naradzali się krótko. Okazało się, że musimy dać drogę. Zastukała żelazna kołatka w bocznych drzwiach. Uchyliło się okienko Judasza. Znowu krótka narada. I wprowadzono nas na szeroki, widny korytarz oddziału, którego wygląd zdawał się przeczyć wszystkiemu, co widziałem dotąd w czasie mojej więziennej wędrówki. Ten luksusowy pawilon o dużych oknach i lśniących od czystości korytarzach, które tak jaskrawo kontrastują z klasztorną martwotą w większości więzień rosyjskich, mieści się w najładniejszym skrzydle pieresyłki. Ogromne kraty przesuwane na szynach zastępują w jednej ścianie drzwi, dając złudzenie zupełnej wewnętrznej wolności i tej szczególnej dyscypliny, jaką ludzie izolowani od świata wytwarzają samorzutnie, aby zapomnieć o samotności. Cele były puste i robiły wrażenie izb mieszkalnych, opuszczonych przez kursantów na chwilę przed naszym przybyciem. Wzorowo posłane łóżka, nocne stoliki zastawione fotografiami rodzinnymi w ramkach z kolorowego papieru i srebra, wieszaki na ubrania, duże stoły zawalone książkami, gazetami i szachami, białe muszle umywalni w rogach, radiodbiorniki i portrety Stalina, w głębi korytarza wspólna jadalnia z podium, jak sądzę, dla uzdolnionych muzycznie więźniów. Portrety Stalina w więzieniu. Aby zrozumieć całą niezwykłość tego faktu, trzeba pamiętać, że więźniowie w Rosji są zupełnie wyobcowani z życia politycznego. Nie biorą udziału w jego liturgii i obrzędach sakralnych. Okres pokuty odbywają bez Boga, nie korzystając jednak ze wszystkich dobrodziejstw tego przymusowego ateizmu politycznego. Nie wolno im stali nachwalić, lecz nie wolno im go również ganić. W ciągu tych paru minut wyczekiwania zdążyłem nie tylko zanotować w pamięci wygląd więzienia Indourista, które zwiedzała prawdopodobnie Lenka von Koerberg, autorka entuzjastycznej książki o więziennictwie sowieckim, ale udało mi się również zamienić parę słów z jednym w pawilonie więźniem, pełniącym w czasie nieobecności swych towarzyszy funkcję porządkowego w celach. Opowiedział mi, dłubiąc w radioodbiorniku i nie patrząc w moim kierunku, że odsiadują tu karę pełnoprawni obywatele Związku Sowieckiego o wyrokach nieprzekraczających osiemnastu miesięcy, zasądzeni na kary więzienia za takie przestępstwa jak miłkaja kraża, drobna kradzież, progu, spóźnienie do pracy, huliganstwo i uchybienia przeciwko dyscyplinie fabrycznej. Pracują cały dzień w ciężkich warsztatach mechanicznych, które mieszczą się w obrębie więzienia, otrzymują niezłe wynagrodzenie – mają dolby rewikt i wolno im dwa razy w tygodniu przyjmować krewnych na widzeniach. Gdyby władze sowieckie stworzyły podobne warunki życia dwudziestu milionom więźniów i zesłańców w Rosji, Stalin mógłby utrzymać w szachu wojsko, NKWD i partię czwartą siłą. Mój rozmówca bowiem nie uskarża się bynajmniej na brak wolności jest mu dobrze i wygodnie. Czy wie, jaki los zgotowano więźniom w innych blokach Pieresyłki Leningradzkiej, w tysiącach więzień i obozów rozrzuconych gęstą siecią na całym obszarze Związku Sowieckiego? Owszem, wie. Ale to są przecież polityczni. Tam, wskazuje ruchem głowy na martwy blok Pieresyłki, z zakratowanymi okienkami, zdycha się za życia. Tu oddycha się swobodniej niż na wolności. Nasz pałac zimowy, dodaje pieszczotliwie, nasz Zimni dworiec. Stalin wie z własnego doświadczenia, że stwarzając ludzkie warunki życia w więźniach, można ducha pokory wzbudzić tylko w bytowikach, ale nigdy w politycznych. Co więcej, im lepiej się czuje materialnie politycznym w więzieniu, tym odważniej tęskni za wolnością, tym gwałtowniej buntuje się przeciwko władzy, która go uwięziła. Kiedy się czyta opisy dostatniego, prawie kulturalnego życia, Jakie pędzili więźniowie i zesłańcy carscy, trudno zrazu oczom uwierzyć. A przecież byli to ludzie, którzy obalili carat. Nie należy mieszać zwykłych bytowików z urkami. Wprawdzie w obozach spotyka się czasem drobnych przestępców pospolitych, których wyrok przekroczył dwa lata, ale prawie zawsze zajmują oni w hierarchii obozowej pozycję wyjątkową, bliższą raczej przywilejów najemnej administracji niż statusu przeciętnego więźnia. Urką staje się przestępca pospolity dopiero po kilkakrotnej recydywie. W tej nowej sytuacji nie opuszcza już na ogół nigdy obozu, wychodząc na wolność tylko na parę tygodni dla załatwienia najpilniejszych spraw i dokonania następnego przestępstwa. Miarą pozycji, jaką wytworzył sobie w obozie urka, jest nie tylko to, ile lat tułał się po łagrach i za co siedzi, ale i to, jaką zdołał sobie uciłać fortunkę z paskarstwa, kradzieży, a nierzadko i mordów dokonywanych na białoruczkach politycznych. Ilu ma po obozach błatnych naczelników i kucharzy, jakie ma kwalifikacje fachowe na brygadiera i co ile łak punktów czekają na niego kochanki jak rozstawne klacze. Urka jest w obozie instytucją najwyższym funkcjonariuszem po dowódcy warty. On decyduje o wartości i prawomyślności robotników w brygadzie. Jemu powierzają często najodpowiedzialniejsze stanowiska, dublując go w razie potrzeby fachowcem bez stażu obozowego. Przez jego ręce przechodzą wszystkie prawiczki z wolności, zanim wylądują wreszcie w łóżkach naczelników. On szarogęci się w kulturalno-wospitatielnej czasty. Są to ludzie, którzy myślą o wolności z takim samym obrzydzeniem i lękiem, jak my o obozie. W celi 37 siódmej znalazłem się również przez przypadek. W czasie segregowania etapu okazało się, że nie ma mojego nazwiska na liście. Strażnik podrapał się bezradnie w głowę, sprawdził uważnie wszystkich na literę G, zapytał jeszcze raz o imię i odczestwo i wzruszył ramionami. Do jakiej celi cię skierowali? zapytał. Za drzwi po obu stronach korytarza dochodził niespokojny szum, pomieszany z dźwiękiem rozmów i krzykliwym śpiewem. Jedynie w celi położnej, nieco w głębi, na zakręcie korytarza panowała cisza. Co parę chwil przerywała ją fraza jakiejś egzotycznej piosenki, śpiewana chrapliwym, astmatycznym głosem i poparta natychmiast ostrym uderzeniem w struny instrumentu. Do 37, siódmej, odpowiedziałem spokojnie. W celi było pusto, lub raczej... Prawie pusto. Dwa rzędy prycz, zbite z desek bez odstępów pomiędzy legowiskami i zasłane siennikami, dawały pewne poczucie stabilizacji. Ale już barłogi z wierzchnich części ubrania i bu szłatów pod ścianami poprzecznymi i zawiniątka ułożone pod stołem w celach przeludniowych rozwija się je dopiero na noc, wykorzystując każdy krawek podłogi, obie ławki, a nieraz i sam stół, pozwalały się domyślać że więcej tu ludzi niż miejsca. Na silniku rozłożonym najbliżej drzwi, tuż obok Kibla, leżał olbrzymi brodacz o wspaniałej, jak z kamienia wykutej głowie i wschodnich rysach twarzy i pykał spokojnie fajkę. Oczy miał utkwione w suficie, jedną rękę podłożył pod głowę, a drugą gładził bezmyślnie i obciągał mundur wojskowy bez dystynkcji. Za każdym pociągnięciem fajki, za szczeciniastej brody buchał kłąb dymu jak z krzaku jałowca. W drugim kącie celi, po przekątnej, leżał z podciągniętymi do góry nogami czterdziestoparoletni mężczyzna o gładko wygolonej, inteligentnej twarzy, w bryczesach, butach z cholewami i zielonkawej wiatrówce i czytał książkę. Naprzeciwko brodacza siedział, zwiesiwszy gołe nogi z pryczy, gruby Żyd w rozpiętym na piersiach mundurze wojskowym, spod którego sterczały kłaki czarnych włosów. Na głowie miał mały berecik, a szyja owinięta wełnianym szalem podkreślała jeszcze mięsiste wargi, nalaną twarz i dwie śliwki oczu wepchnięte w puchliznę policzków jak wyschnięte ciasto i przedzielone nosem kształtu wielkiego korniszona. Śpiewał, dusząc się i sapiąc, piosenkę, która wydawała mi się wówczas włoska, wybijając jej takt ręką na kolanie. Obok niego, oparty lekko o załą muru przy oknie, stał pięknie zbudowany atleta w marynarskim deklu i koszulce gimnastycznej w niebieskie paski i brzdąkał na gitarze, wpatrzony w mglisty zarys Leningradu. Scena jak z domu noclegowego we francuskim zaułku portowym. Tuż przed obiadem okute drzwi otworzyły się na roścież i kilkudziesięciu więźniów z rękami jeszcze założonymi do tyłu zaczęło przekraczać parami próg w takt monotonnego odliczania strażnika Cela wróciła ze spaceru. Wśród nowo przybyłych przeważali starzejący się już mężczyźni w mundurach i płaszczach wojskowych bez dystynkcji. Paru wróciło na swoje miejsca na pryczach, podpierając się na laskach lub na ramionach towarzyszy. Kilkunastu młodych marynarzy i tyleż samo cywilów zamknęło pochód, przepychając się łokciami do stołu. Trzy uderzenia butem w zamknięte drzwi oznaczały tutaj to samo, co w witepsku. W czasie obiadu poznałem wysokiego, przystojnego mężczyznę, który przyglądał mi się uważnie, jedząc z namysłem, jakąś wyszukaną elegancją gestów porcję kaszy. Jego duże, zamyślone oczy osadzone były w kościstej. I pobrużdżonej twarzy, a szczęki wykonywały po każdym kęsie powolny ruch, jakby rozgryzały jakiś wyjątkowy przysmak. Odezwał się do mnie pierwszy po polsku, skandując prawie drewnianym i trochę uroczystym językiem, którego nie używał pewnie od lat swoją krótką opowieść. Był potomkiem zesłańców z 1863 roku. Nazywał się Szkłowski. I przed aresztowaniem dowodził pułkiem artylerii w Puszkinie, dawnym carskim Siole, pod Leningradem. Mówiąc o Rosji, używał słowa Rodina, a Polskę zaś nazywał Krajem Naszych Ojców. Za co go aresztowano? Jako pułkownik i Polak z pochodzenia za mało się interesował wychowaniem politycznym żołnierzy. Pan rozumie, uśmiechnął się łagodnie. W dzieciństwie nauczyli człowieka, że wojsko jest od tego, żeby mało myśleć i zaszczyścia te rodinu. Za co siedzą inni? Te generały? Wzruszył ramionami. Za to, że za dużo zajmowali się polityką. Sąsiadem Szkłowskiego był mężczyzna w zielonej wiatrówce, którego zostałem czytającego książkę. Pułkownik Paweł Iwanowicz, nie pamiętam niestety jego nazwiska, był jedynym obok Szkłowskiego oficerem w celi o tak niskim stopniu. Dowiedziawszy się że jestem Polakiem i że byłem we wrześniu 1939 roku w Polsce, ożywił się i zasypał mnie gradem pytań. Okazało się, że zanim go aresztowano, pracował w wywiadzie na pograniczu polsko-sowieckim, znał świetnie wszystkie, najbardziej nawet zapadłe dziury prowincjonalne na kresach, a czteroletni pobyt w więzieniu nie poczynił najmniejszych wyrw we wspaniałym dozier wywiadowczym, jakie nosił w mózgu. Pamiętał rozmieszczenie garnizonów, dywizji, pułków i oddziałów kopu, nazwiska i najbłahsze słabostki ludzkie ich dowódców. Ten potrzebował ciągle pieniędzy na karty, ten przepadał za końmi, ten mieszkał w Lidzie, ale miał kochankę w Baranowiczach, a tamten był wzorowym oficerem. Rozpytywał mnie z podnieceniem o ich udział w kampanii wrześniowej, jak zgrany właściciel stajni pyta o lokaty swoich dawnych koni na zagranicznych torach wyścigowych. Niewiele umiałem i chciałem mu powiedzieć. Szumiało mi jeszcze wówczas w głowie od wrześniowego ciosu. Pogaduszki wywiadowcze z Pawłem Iwanowiczem miały ten pożytek, że zaprzyjaźniliśmy się szybko i pewnego dnia rozmowa ześlizgnęła się mimochodem na temat mieszkańców celi. Pamiętam ten wieczór, jakby to było wczoraj. Leżeliśmy na jego pryczy, a właściwie on leżał, a ja siedziałem oparty na łokciu, obok nas drzemał młody student medycyny z Leningradu, o dziewczęcej twarzy, który zapytał mnie raz szeptem w ustępie, czy czytałem Powrót z ZSRR, Gajda. Bo sądząc z artykułów prasy sowieckiej, jest to bardzo interesująca książka. W celi zapalono już światła, przy stole siedzieli marynarze i grali w karty, a na pryczach rzędem, jak na dwóch zbiorowych katafalkach, Leżeli generałowie sowieccy, zastygłszy w geście nieruchomej zadumy. Paweł Iwanowicz pokazywał mi wzrokiem każdego po kolei, poruszając tylko muskułami twarzy i rzucając, niczym przewodnik w sali sarkofagów egipskich, krótkie objaśnienia. Przy grubym Żydzie, który zwiesiwszy jak zwykle nogi spryczy, nucił cicho, powiedział, komisarz polityczny dywizji w Hiszpanii. Miał bardzo ciężkie śledztwo. Brodacza, pykającego bezustannie fajkę, określił jako inżyniera lotnika i generała awiacji, który właśnie niedawno ogłosił głodówkę, żądając rewizji procesu w imię potrzeb sowieckiego przemysłu lotniczego. Wszyscy zostali oskarżeni w roku 1937 o szpiegostwo. Zdaniem Pawła Iwanowicza, cała sprawa była prowokacją niemiecką na olbrzymią skalę. Wywiad niemiecki podsunął wywiadowi sowieckiemu przez neutralnego pośrednika sfałszowane dowody, obciążające poważnie dużą część sztabowców sowieckich, którzy w różnych okresach swej służby przebywali jakiś czas za granicą. Niemcom chodziło o sparaliżowanie dowództwa sowieckiego, a wywiad rosyjski żył w stanie egzaltowanej podejrzliwości po spisku Tuchaczewskiego. Gdyby wojna z Niemcami wybuchła w roku 1938, Armia Czerwona miałaby poważne, nadwątlone rezerwy sztabowe. Wybuch II wojny światowej uchronił ich od wyroków śmierci i zatrzymał gwałtownie szprychy śledczego koła tortur. Od wybuchu wojny rosyjsko-niemieckiej oczekiwali zwolnienia, pełnej rehabilitacji, przywrócenia stopni i stanowisk dowódczych, wypłaty uposażeń za cztery lata spędzone w więzieniu. Wyroki dziesięcioletnie, jakie odczytano im przed miesiącem po trzech i pół latach nieprzerwanych badań, uważali za zwykłą formalność, która ma uratować twarz NKWD. Wśród mieszkańców celi 37. wybuch wojny rosyjsko-niemieckiej uchodził bowiem w listopadzie 1940 roku za rzecz niepodlegającą wątpieniu. Wierzyli jej zwycięski koniec i w to, że ani dnia nie będzie się toczyła na terytorium sowieckim. Po apelu wieczornym, kiedy do celi przyjeżdżał sklepik z papierosami, parówkami i gazetami, Paweł Iwanowicz, jako najmłodszy stopniem i wiekiem wdrapywał się na stół i czytał nagłos z prawdy i z i westii, jednakowe sobostrzenia z zapadnego fronta była to jedyna w ciągu dnia chwila, kiedy generałowie ożywiali się, dyskutując z przyjęciem o szansach obu stron. Uderzyło mnie, że w ich wypowiedziach nie było ani cienia skargi, buntu lub myśliwości, gdy rozmowa zahaczała o potencjał wojenny Rosji, jedynie smutek ludzi, których oderwano od warsztatu pracy. Zapytałem o to kiedyś Pawła Iwanowicza. W normalnym państwie, odpowiedział, istnieją ludzie zadowoleni, średnio zadowoleni i niezadowoleni. W państwie, w którym wszyscy są zadowoleni, zachodzi podejrzenie, że wszyscy są niezadowoleni. Tak czy owak, tworzymy zwartą całość. Nauczyłem się tych słów na pamięć. Generał Artamian, brodaty Ormianin z Awiacji, wstawał wieczorami na parę minut i masywne jego cielsko odbywało pomiędzy pryczami coś w rodzaju spaceru dla rozprostowania kości. Po każdym spacerze kładł się znowu na dawnym miejscu i sapiąc ciężko wykonywał parę wdechów i wydechów. Robił to wszystko ze śmiertelną powagą i zadziwiającą punktualnością. Jego wieczorna gimnastyka była dla nas sygnałem do kolacji. Gdy przyszedłem do celi trzydziestej siódmej, trafiłem na trzeci dzień jego głodówki. Po dziesięciu dniach mojego popytu w pieresyłce głodówka jeszcze trwała. Artamian przybladł, coraz krócej spacerował, chwytał go często za dyszka i zanosił się od kaszlu po każdym pierwszym pociągnięciu fajki. Żądał zwolnienia i, re i rehabilitacji powołując się na swoje zasługi i rewolucyjną przeszłość. Proponowano mu pracę pod konwojem w leningradzkiej fabryce samolotów i osobną celę w pałacu zimowym. Co trzy dni przed południem dozorca przynosił mu do celi wspaniałą paczkę od żony, o której nic nie wiedział i która według wszelkiego prawdopodobieństwa żyła również od trzech i pół lat na zesłaniu. Artamian podnosił się z pryczy, Proponował wszystkim w celi poczęstunek, a gdy odpowiadało mu głuche milczenie, wzywał z korytarza dozorcę i w jego obecności wrzucał całą zawartość paczki do kibla. Mimo, że wyznaczano mi miejsce do spania na ziemi koło kibla, a więc tuż obok jego pryczy, nie odezwał się do mnie ani razu. Ostatniej nocy, gdy nienaturalnie ożywiony ruch na korytarzu zdawał się zwiastować etap, nie spaliśmy obaj. Leżałem na wznak, z rękami splecionymi pod głową, i nasłuchiwałem, jak za przegrodą drzwi rośnie szum kroków, niby łoskot wzbierającej rzeki za tamą. Kłęby dymu z fajki Artamiana przesłaniały mdłe światło żarówki, pogrążając celę w dusznym półmroku. Nagle jego ręka obsunęła się z pryczy i zaczęła szukać mojej. Gdy mu ją podałem, uniósłszy się lekko na posłaniu, wsunął ją bez słowa pod swój koc i przytknął do klatki piersiowej. Poprzez parcianą koszulę zmacałem zgrubienie i wklęśnięcie na żebrach. Powiódł ją jeszcze w dół, poniżej kolana, to samo. Chciałem doń przemówić, zapytać go o coś, ale kamienna twarz obrośnięta mchem brody nie wyrażała nic poza zmęczeniem i zamyśleniem. Po północy ruch na korytarzu wzmógł się jeszcze bardziej, słychać było otwieranie i zamykanie cel i monotonne głosy wyczytujące nazwiska. Po każdym jest. Rzeka ludzkich ciał wzbierała, uderzając zduszonymi szeptami o ściany. Otworzyły się wreszcie i drzwi naszej celi. Szkłowski i ja na etap. Gdy klęcząc, zwijałem szybko swoje łachy, Artamian chwycił mnie jeszcze raz za rękę i ścisnął ją mocno. Nie powiedział ani słowa i nie spojrzał w moim kierunku. Weszliśmy na korytarz prosto w tłum spoconych i parujących jeszcze od snu ciał, które przykucnęły bojaźliwie pod ścianami jak strzępy ludzkiej nędzy w ścieku kanałowym. Ze Szkłowskim znalazłem się w jednym przedziale wagonu stoły Pilnowskiego. Rozesłał sobie na ławeczce płaszcz i usadowiwszy się w kącie przedziału, siedział już tak przez cały czas wyprostowany, milczący i surowy, w mundurze zapiętym pod szyją, z rękami splecionymi na kolanach. Oprócz nas na górnych składanych ławkach rozsiadło się trzech urków, zabierając się do gry w karty jeden z nich, Gorel o płaskiej mongolskiej twarzy opowiedział nam, zanim jeszcze pociąg ruszył ze stacji, że doczekał się nareszcie w Leningradzie piętnastoletniego wyroku za zarąbanie siekierą w obozie peczorskim kucharza, który mu odmówił dodatkowej porcji kaszy. Mówił to spokojnie, z pewnym akcentem dumy w głosie, nie przerywając ani na chwilę gry. Szkłowski siedział nieporuszony z przymkniętymi lekko oczami, a ja zaśmiałem się nie bez przymusu. Było już chyba bardzo późno, bo pociąg, wynurzając się z lasu, przecinał smugi szarego światła, które unosiły się nad zaśnieżonymi porębami. Gdy goryl cisnął nagle karty, zeskoczył z górnej ławki i stanął przed Szkłowskim. — Dawaj szynel! — krzyknął. — Przegrałem go w karty. Pułkownik otworzył zdumione oczy i, nie zmieniwszy pozycji, wzruszył ramionami. — Dawaj! — zagrzmiał po raz wtóry wściekły ryk. — Dawaj, a to głaza wykolu! Szkłowski podniósł się powoli i oddał swój płaszcz. Dopiero później, w obozie, pojąłem sens tej dziwacznej sceny. Gra o cudze rzeczy należy do najpopularniejszych rozrywek wśród urków, a główna jej atrakcja polega na tym, że przygrywający ma obowiązek wyegzekwować od postronnego widza umówiony z góry przedmiot. Kiedyś, w 37 latach pionierstwa obozowego w Rosji, grało się o cudze życie, bo nie było cenniejszych przedmiotów. Siedzący gdzieś w drugim końcu baraku więzień polityczny ani się domyślał, że wytarte karty spadające z wysoka z ostrym trzaskiem na małą deszczółkę umieszczoną na kolanach grających przypieczętowują jego losy. Głaza wykolu było w ustach urków najstraszniejszą groźbą. Dwa palce prawej ręki rozstawione w kształt litery V mierzyły prosto w oczy ofiary. Broń przeciwko niej była równie straszna. Należało błyskawicznie przystawić do nosa i czoła wyprężone, ostrze dłoni. Rozcapierzone palce rozprowały się o nie jak fale o dziób okrętu. Inna rzecz, że goryl miał niewielkie szanse urzeczywistnienia swej groźby. Chwilą potem zauważyłem, że brak mu wskazującego palca prawej ręki. Samo okaleczenie ręki lub nogi siekierą na ściętym pniu uchodziło w latach trzydziestych siódmych, zwłaszcza w brygadach leśnych, za najpewniejszy sposób wydostania się u kresu sił do normalnego, ludzkiego szpitala. Niesamowita bezmyślność sowieckiego ustawodawstwa obozowego sprawiła, że więzień umierający z wycieńczenia przy pracy był bezimienną jednostką energetyczną, która wykreśla się pewnego dnia z planu technicznego jednym pociągnięciem ołówka ale więzień okaleczony w czasie wyrębu lasu był tylko uszkodzoną maszyną, którą odsyła się czym prędzej do remontu. W Łogdzie zabrano mnie jednego z przedziału. Do widzenia, powiedziałem do Szkłowskiego i wyciągnąłem do niej rękę. Do widzenia, odrzekł, ściskając ją serdecznie. Oby pan wrócił do kraju naszych ojców. Spędziłem jeszcze jedną dobę w więzieniu wołogockim, które swoimi narożnymi wieżyczkami i czerwonym murem okalającym duży dziedziniec przypomina zameczek średniowieczny. W podziemiach, w małej celi o otworze wielkości głowy zamiast okna, spałem na gołym klepisku ziemi wśród okolicznych chłopów, którzy nie odróżniali dnia od nocy, nie pamiętali pory roku i nazwy miesiąca, nie wiedzieli jak długo siedzą, za co siedzą i kiedy wyjdą na wolność. Drzemiąc na swych futrzanych szubach, nierozdziani, nierozzuci i niemyci, majaczyli w gorączkowym półśnie o rodzinach, domach i zwierzętach. Następnej nocy o świcie dojechałem z innym etapem do stacji Jercewo pod Archangielskiem, gdzie czekał już na nas konwój. Wysypaliśmy się z wagonów na skrzypiący śnieg wśród naszczekiwania wilczurów i nawoływania straży. Na zbielałym od mrozu niebie migotały jeszcze ostatnie gwiazdy. Zdawało się, że zgasną lada chwila i gęsta noc wynurzy się z nieruchomego lasu, aby pochłonąć drżącą powałem nieba i różowy świt utajony w zimnych płomieniach ognisk. Na horyzoncie jednak pojawiły się za pierwszym zakrętem drogi cztery sylwetki bocianów, na omotanych drutem kolczastym szczudłach. W barakach paliły się światła, a na trzęsących od mrozu kołowrotkach ślizgały się z brzękiem łańcuchy studzienne.